Początek wszystkiego się rozpoczęło w Krakowie w kwietniu 1940 roku. Po dwóch ucieczkach przed Gestapo trzeci raz spadłem. Mieliśmy się spotkać pod kościołem koło Teatru Słowackiego i mówić, w jaki sposób będziemy przeszkadzać Niemcom kontynuować tę okupację. Niestety po 20 minutach, 18 nas, a może 20, jedna kobieta w tym. Znaleźliśmy się na Montelupich, czyli w więzieniu krakowskim. 3 dni w Montelupich, prawie bez jedzenia, pobici pierwszego dnia, drugiego, trzeciego dnia odpoczywaliśmy i myśleliśmy, że trzeciego, czwartego dnia nas wypuszczą. Poszliśmy na dworzec przez miasto Tarnów, gdzie było pełno ludzi jeszcze ciągle na ulicach, ciekawych, nie wiedzących, co z nami robią. Zawieźli nas na dworzec kolejowy i pociągiem przez Kraków dali na zachód. Sądziliśmy, jedziemy do Niemiec na roboty te. Ale stanęliśmy przed miastem, które się nazywa Oświęcim. Wiedzieliśmy, że w Oświęcimie były tylko piwie. Auschwitz, nie Oświęcim Ale tak, miasto. ale nie wtedy. Napis był Auschwitz. A może był. Wzięli nas do byłych kasern, do bloku nie dzisiejszego obozu, tylko poza obozem. To były baraki, To był budynek budynek monopolu, Monopol, tak, dzisiaj się nazywa, monopolu. i tam tablicę mamy swoją. Tak? Jest. Więc tam Zobaczysz, żeśmy. bo za granicą jesteś, Tak? dlatego nie Ja nie widziałeś. widziałem tego. Pierwsze dni były ciężkie. To przestawienie z cywilnego życia do zamkniętego obozu, gdzie każdej chwili mogłeś dostać w głowę po tego. Przysiady tam i z powrotem. Gimnastyka, tak zwana gimnastyka. Sport. Sport. To jest to nasze, moje pierwsze przeżycia. Pamiętam jak dzisiaj. Staliśmy chyba przed blokiem 20, przed kuchnią. Jego pierwsze zdanie było: wyście przyjechali tutaj do obozu koncentracyjnego, a nie do sanatorium. Nie zapamiętajcie sobie, tu nie ma wyjścia. To jest wyjście tylko przez ten komin. I pokazał komin pierwszego krematorium, które już było zbudowane. Nie braliśmy to za poważnie. Uważaliśmy, że to jest niemiecka propaganda, jak zwykle. Później dostaje się nagle do komanda, do drapania murów, dzisiejszych starych tych murów To w już po Oświęcimiu, właśnie kwarantannie. po kwarantannie. I tam miałem bardzo ciężko. Stałem na rusztowaniu albo na drabinie i drapałem w samym końcu, bo ja sam sobie wybrałem to miejsce. Czym wyżej, to dalej od kija gestapowców. Więc. Jeżeliś nie kazał skoczyć z góry na dół, bo Tak, takiemu kazał z góry tak. na dół skoczyć. Ja tam pracowałem, moje ręce były pełne krwi, na ran i wszystkiego. Po 3 tygodniach głodu byłem prawie że wykończony. Ja widziałem, jak Maksymilian Kolbe został tam. Ja stałem, ty wiesz, to były To było na piątki drugim bloku, tak? na drugim bloku. I na podwórzu staliśmy wszyscy. I on brał co dziesiątego i dziesiąty na śmierć. I przed Kolbem wzięli jednego rolnika. On był rolnikiem. Taki biedny człowiek, około 40-50 lat stary. Jego wyciągnął i tego, a Kolbe wstał przed tym do komendanta i bardzo dobry niemiecko, on dobrze po niemiecku mówił prawdopodobnie i powiedział: ja chcę pójść za niego, bo on ma rodzinę i dzieci. Myśmy nie rozumieli, co to za wyczyn ten człowiek ma.
Myśmy wiedzieli, że on jest księcem, on tam z nami rozmawiał często i tego, ale to było coś nadzwyczajnego. Wejść za kogoś na śmierć. Tak. Ja byłem 3 metry od tego, co się stało. A dwa miejsca, dwie osoby przed tym, żeby mnie wybrał. Więc ja to widziałem, rozumiem, nabrał co dziesiątego. Może miałem 35-40 kilo najwięcej, no ale wtedy nie miałem więcej niż 50 normalnie, czyli 65 kilo na pewno było. I byłem na wykończeniu, gdy pewnego apelu wyszedł komendant Hess i powiedział: my potrzebujemy kelnerów do obozu, do kantyny dla gestapo. Oni nie mogą być Niemcami, ale muszą mówić biegle po niemiecku. Szczęściarz. Tak. A ja, moje niemiecki był taki dobry, jak dzisiaj może turecki. Wiedziałem trochę, 2 lata miałem w szkole niemieckiej, ale byłem jednym z najgorszych w niemieckim języku. Nienawidziłem języka. Mój język wtedy był i rosyjski, i francuski. Ale tak wybrałem. Mówię po niemiecku i jestem kelnerem, powiedziałem. Poszukał kelnerów. 2 Niemców mówi, zawisi na tej, bo byli niebezpieczeństwem dla narodu niemieckiego. A teraz potrzebuję kelnerów, ale nie Niemców, ale muszą być biegnie po niemiecku. Więc ja wystąpiłem. Nie miałem nic do stracenia. Chyba. Pyta się, czy ja jestem, czy mówię po niemiecku. Jawohl, ich spreche sehr gut Deutsch. Tyle umiałem powiedzieć. On mówi, a byłeś kelnerem? Byłem. A gdzie? W nocnym lokalu Casanova na ulicy Floriańskiej. Tak? To moja najlepsza kochanka w życiu była. Proszę. Była tam. Tam występowała. Nie wiedziesz, tak szczęśliwie trafisz. Tak. Ja znałem Casanovę tylko przechodząc Floriańską i marzyłem, żeby się kiedyś tam dostać, ale mnie nie było stać wejść tam jako studentowi. Ale on powiedział, ty jesteś kelnerem i posłał mnie do kantyny, tak zwane kantyny SS. Tam jestem przyjęty przez 2 gestapowców, Kruszyńskiego i drugiego Niemca. Kruszyński, okazuje się, mówi dobrze po polsku, patrzy na mnie bystro, młodszy ode mnie, bo człowiek może 18-20 lat, ja miałem wtedy 22. I mówi, ty nie jesteś kelnerem. Jestem, naturalnie mówię po niemiecku, pewnie. On mówi, ty nie jesteś kelnerem i ty nie umiesz po niemiecku. Umie. To się okaże, mówię. Jeżeli kłamiesz, to idziesz z powrotem do tego. A jak powiesz prawdę, to może cię nauczę być kelnerem. Ale ja jestem studentem po 2 roku Akademii Handlowej. Ja mówię po niemiecku, tak sobie, gimnazjalnym językiem niemieckim. Dobrze, teraz widzę, że jest prawda. Ty jesteś kelnerem. A co robiłeś? Byłem studentem Wyższej Szkoły Handlowej w Krakowie. Po 2 roku jestem teraz na 3, który niestety żeście mi przerwali. To umiesz rachować może, naturalnie. Jedyne, co ja umiem w moim życiu, to rachować. Jesteś kelnerem, jesteś kasjerem. Więc w ten sposób zaawansowałem w tym samym dniu. Dalsze dnie to była nauka podawania gestapowcom piwa i tego. Łatwo to było po 12 w nocy, kiedy byli wszyscy pijani. No. Ale on mnie pokazywał i uczył mnie jak tego. On był piekarzem z zawodu, ale już pracował w tej kantynie bez więźniów. Musiał sam podawać, więc umiał to. Nauczył mnie być kelnerem za 3 dni. A rachować musiałem ich uczyć. Rachować i oszukiwać, bo chcieli kraść pieniądze. Ja mówię, kradnijcie, tylko ja muszę wiedzieć ile. Bo to się musi zgadzać wszystko. Więc w ten sposób dostawali pieniądze. Za moje pieniądze musieli jechać do Katowic, kupować lekarstwa.
na ból głowy, na grypę, na przeciwko tyfusowi. To było bardzo trudno, ale on miał tam dobre znajomości i jakieś dziewczynki w aptece, które kradły te zaszczyki, które się pokazywały pierwsze. Nie wiem, czy one pomagały, bo trudno powiedzieć. Nie o to chodziło. Nie o to chodziło. Przywoził. Jechał, był posłańcem. Nagle miałem dwóch posłańców za pieniądze. I tak przeżyłem te prawie 3 lata Oświęcimia. A szczęściarz. Szczęściarz. Cholerny wszyscy szczęściarz. Wchodziłem do obozu, to się rzucali do mnie, przywieź papierosy, przywieź to, przywieź ten. A ja przenosiłem to wtedy, kiedy wiedziałem, że na bramie są ci znajomi. Ani jednego znajomi. Od ciebie nie dostałem, miałem pecha. A prawdopodobnie? To było niebezpieczeństwo życia przenosić papierosy. Ale ponieważ ja zacząłem znać tych ludzi, co stali na bramie, dostawali za darmo picie w kantynie, więc oni na mnie w ogóle nie patrzyli, tylko mówili, a myśmy sztumle zbierali w tym czasie, ja wiem, żeby jeszcze coś z tego skręcić. Tak, ja miałem nie dwóch pomniepali. Przyjaciół z Tarnobrzega, których chciałem ratować, którzy byli na wykończeniu i tego. Jeden z nich dostał kupę pieniędzy, został okradziony tej samej nocy, kiedy dostał pieniądze. Ale obydwaj nie mieli chęci życia. Obaj z Tarnobrzega, jeden o wiele starszy, ode mnie około 40, ożeniony z koleżanką moją z gimnazjum, a drugi to mój kolega szkolny. Moja pomoc trwała 3 tygodnie. Oni dostali lepszą pracę i tego, ale nagle zginęli. Prawdopodobnie wzięli. Z naszego transportu. Z naszego transportu. Na pewno ich wzięli na te wybiórki, tak zwane wybiórki. Choćby do innego obozu. Do innego, tak, ale to nie do obozu poszli, tylko poszli prosto do gazu. Podobno. Trudno mi stwierdzić, bo mnie nie wolno było opuścić mojego pierwszego bloku. My, cośmy pracowali do Gestapo, mieszkaliśmy w bloku osobnym, mieliśmy nawet prześcieradła. Ty sobie wyobrazić. W 40 roku. W 40 roku. I ciągle. Nie wyobrażam sobie. No tak, tam był luksus po prostu. Wierzę. I nie wolno nam w to było. Wierzę. I nie wolno nam było opuścić tego bloku, bo mogliśmy. A nam wejść. A, no tak, oni tak. Przychodzili pod bramę, i ja przez te kraty dawałem im te papierosy wejść. I tego. W każdym razie na tym bloku mieszkałem cały czas na parterze. Ja blok tam jeszcze ciągle chodzę i patrzę prominentów. Przez to okno. Blok kapów prominentów. Tak. Przychodziłem, pracowałem od 6 rano do 12 w nocy. O 12 w nocy przychodziłem do tego. Dekowałem te pieniądze, które miałem później dać w silnikach i czekałem, jak przyjdą ci moi potrzebujący. W niedzielę po południu byłem wolny. Ja raz na tydzień. Praca od 6 rano do 12 w nocy. Ale nikt nie narzekał. Dostałem zapalenia płuc, to gestapowcy się trudno bali mnie. Trudno narzekać. Tak? Ale gestapowcy się bali mnie puścić do obozu, do szpitala, tylko kazali mi leżeć na workach w magazynie i przynosili lekarstwa z Katowic i tego. Mówi, ty nie pójdziesz, bo cię wezmą do gazu. Ja wiedziałem, że tak się dzieje, więc siedziałem. Spokojnie leżałem. Wstawałem rachować te kasę i kładłem się i spałem i jadłem te aspirynę co godzinę prawie aspirynę. Miał aspirynę. Aha, to oni przywozili za moje pieniądze. Więc nawet ta choroba jakaś mnie przeszła, ale moje płuco się wykończyło jedno. To było kiepskie przedtem, a później w ogóle było wykończone. Ponieważ tam było radio, który ja sprzątałem ich pokoje też, z Tyrusa kantyną były. W blokach hiszpańskich. W tym samym, gdzie oni była kantyna, bo się pracowało do 12 w nocy, mieli sypialnię. Tam było radio i tam słuchałem radio i podsłuchiwałem Londyn. Niemieckie radio mówi, że armia niemiecka zajęła Moskwę. To nas bardzo przybiło. Nas było już 6 kelnerów, jeden, pamiętam, był Czech, jeden był Niemiec, Francuz, coś pomieszanego, komunista. I on mówi, ja mam pomysł, mam myśl, jak my będziemy obchodzić te wielkie święto. A,
Najpierw powiedział szef, że wszyscy, co dzisiaj przychodzą do kantyny, mają pić i jeść i wszystko za darmo. A my jak będziemy obchodzić? Ten komunista mówi, wiesz co, ja mam ideę. Teraz przyszły te koniaki z Francji, my się wysiusiamy do tej baczki. Patrzymy na niego i po prostu nieprawdopodobne, mówię, to człowieku, to wisimy na tym. Co? Kto będzie nas widział? Te beczki są w lodowni, to lodownia to był mały pokój i tam się idzie i tego, każdy się wysiusia. I kto pierwszy? A ten mówi, ten Czech. On, bo on jest zawsze jest przeciwny nas. On mówi, a ja nie pójdę. Ja nie zrobię tego. Ja nie zrobię, ja nie chcę. To nie zrobisz? To powiemy, że ty wyszłeś z taką ideą i my też nie zrobimy, ale powiemy, że to jest twoja idea. Pierwszy poszedł i wysiusiał się. Później reszta. Paczka, ta beczka chyba 60 litrów była serwowana za darmo. W tym czasie nie piliśmy sami. Więc takie, to było rzeczywiście nasz sabotaż. Nie mój, ale tego człowieka. Satysfakcja dla samego siebie. Okropna satysfakcja. 3 lata było fantastyczne w tej kantynie. Człowiek jadł, miał papierosów, miał pieniądze, wszystkiego, mógł pomagać tym, co dało się jeszcze pomagać. I tego. Jedyne było to, że każda paczka papierosów przeniesiona, złapana, to mogło się skończyć powieszeniem. Ciągle wieszali. Pewnego dnia staliśmy w oknie, jak stanął przed naszymi oknami, szedł tor kolejowy. I stanął pierwszy transport Żydów z Holandii. Dlaczego wiem, że z Holandii? Bo widziałem tam na wagon pierwszej klasy i było napisy Amsterdam i tego Holendrzy pierwszy raz. Więc ci moi szefowie i ja stoimy w oknie i patrzymy na tego. Gestapo krzyczy raus, raus i chce wyładować ten pociąg. A ci Holendrzy mówią, my nie wyjdziemy, bo my jedziemy na Ukrainę. Na Ukrainę nam obiecali, tu nie wychodzimy i nie chcą wyjść. Jeden z tych gestapowców, młody chłopak, chyba miał 20-25 lat, podchodzi do okna, w którym stoi młoda, piękna Żydówka z dzieckiem na ręku. I on głaska to dziecko po twarzy i tego. I ona taka szczęśliwa, że ma dobry kontakt z tym człowiekiem. I on wyciąga ręce do tego i to dziecko idzie do jego ręce. On bierze to dziecko za nogi i rzuca o ścianę. To ja ci powiem, nawet ci moi szefowie, wiesz, wymiotowali, ja na nich, a oni na mnie, tam w oknie. To było przeżycie, które, wiesz, nie do opisania po prostu. Tak blisko, wiesz, i takie niewinne dziecko. Jak prawdziwe. I wtedy ten taka cały, prawda. Taka prawda. Cały ten pociąg był opróżniony za 2 minuty. Cały transport poszedł do gazu. Młodzi, starzy, dzieci, starcy i tego. Wszystko było do kupienia na drugi dzień, co było holenderskie. Czyli ci, co rozbierali tych trupów i tego, przynymycili do obozu i sprzedawali później. Jednego człowieka nie uratowało się z tego transportu. Ale to się tak się stało, tak blisko. Myśmy widzieli wszystko, wiesz, jak nas bili, zabijali. Ale wiesz, jak się widzi dziecko i matkę i tego, to było może największe przeżycie moje w Oświęcimiu. Ja już nie miałem wtedy tylko kontaktu z tymi mordercami na co dzień. Tak. Przychodziłem w nocy o 12 do łóżka. Pracowałeś. O 6 rano mi przychodził mój szef i z tym brałem je do pracy. Więc ja nie byłem w obozie i to nagle, wiesz, coś takiego. Rzeczywistość taka, jaka otaczała ciebie w innych warunkach żyjącego. Tak.
Jak dzisiaj to opowiesz Niemcom, to mówią, że to jest niemożliwe. Tam było tych dwóch Niemców też, wiesz. Wiesz, wtedy ja miałem pewny szacunek nagle dla tych dwóch moich gestapowców, że potrafili płakać i wymiotować. Że potrafili coś okazać. Co okazać, tak. Bo inaczej to nic nie okazywali. Tak. Normalnie była ta brutalność bezwzględna i konsekwencja. Oni nie byli brutalni, ale oni patrzyli na brutalność jako rzecz normalną. Wiesz, to tak widzieli te transporty do gazu, idą do gazu. To, co nas zawsze... Tak ma być, żeby był porządek, co żeby nas był ordynek. Bardzo niepokoiło i tego, że nikt nie protestował z tych ludzi, wiesz. Raz był bunt tylko tych Żydów, którzy szli do gazu. Czytałeś o tym, ja tego nie widziałem, ale ja wiem, że taki był bunt. Był. Był. Jeden wielki bunt. Tak, poza tym szło. No, żandarkomanda były regularnie wykańczane. Tak, systematycznie. Ale to wszystko regularnie. Szło tak bez protestu. Ja nie wiem, jak ja bym się tak znalazł, tak myśmy rozmawiali ze sobą, tośmy się rzucili do gardła. Miałem kontakt taki, że ci dwóch jest, nie dwóch, jeden, ten tak zwany, ten co mówił po polsku, był moim posłańcem do Krakowa. Woził listy moje do rodziny. Przywoził listy z powrotem, odwiedzał moją narzeczoną, którą wtedy miałem i to po prostu był moim kontaktmanem, ale naturalnie za moje pieniądze. Mógł kraść, ile chciał pieniędzy. Ja mówię, każda ukradziona niemiecka marka to jest dobry sabotaż państwa niemieckiego. Prawidłowy cel. Tak, więc oni kradli. Myśmy rachowali, myśmy wszystko mieli i mieliśmy dobrą pracę. Jak mówię, przeżyłem zapalenie płuc, 40 stopni, może więcej, na workach. I oni ci pomogli. Oni mi kazali mi przeżyć, bo się bali, że kto im będzie rachował, kto im pozwoli kraść i patrzeć na to. No, więc tak to było. Te 3 lata przeszły szybko. Bardzo pomyślnie dla mnie i dla tych moich przyjaciół, którym pomagałem. Dwóm, co chciałem pomóc, ratować, niestety zginęli w Auschwitzu. Obydwaj nie chcieli żyć. Z jego żoną później korespondowałem. On mi kazał jej powiedzieć, żeby wyszła za mąż na nowo, żeby miała ojca dla ich syna. Z tym synem jej mam ciągle korespondencję. On pisze i pyta się o swoim ojcu. On nie chciał żyć. Był w Tarnobrzegu dyrektorem kasy oszczędności, się to nazywało, czy jak? Kasa oszczędności chyba. Coś takie, taka instytucja była. PKO. Coś tak? Takiego. Państwowa kasa oszczędności. Tak. On tam był dyrektorem, to był człowiek jakieś 20 lat starszy niż ja, a mój przyjaciel, ten ze szkoły, miał też 22 lata. Obaj zginęli. Nagle, po 3 tygodniach, przyszli na nasze spotkanie w niedzielę do drutów i wzięli ich do gazu. Prawdopodobnie, to trudno było powiedzieć, ale zginęli w ogóle. Ale wtedy były te wielkie wybiórki w 1942 roku, w jesieni. Bo w lecie przychodzili, a później w jesieni były te wybiórki. Prawdopodobnie wyglądali bardzo źle, bardzo wycieńczeni. Bez tej energii do życia. Ja przyszedłem do obozu. Tak, ja przyszedłem do obozu, powiedziałem, ja muszę przeżyć. Ktoś musi przeżyć ten obóz. Ja jestem mały i tego, ale ja jestem wytrzymały. Ja to przeżyję. Takie moje było podejście. Nie wiem, pesymista czy idiota. Jedno z tego. Ale szansa na przeżycie. Szansa na przeżycie. Sposób na przeżycie. To samopoczucie, że człowiek może przeżyć, jeżeli chce. Więc po 3 latach tego pobytu w tej kantynie, gdzie mnie było dobrze i moim przyjacielom bardzo dobrze, oni nic nie ryzykowali, a ryzykowałem codziennie coś. Jeżeli nie przyjąć
że żyliśmy w obozie i pod presją, że to wszystko jest na dziś, na minuty. Na minuty. Że się jutro może skończyć na szubienicy albo na bloku śmierci. Najmniejsza pomyłka, najmniejszy zły kontakt, bo mógł się skończyć bardzo, bo czyjś fatalny. On mogłeś trafić do konfidenta, pomagając mu. Tak, jak ja zaraz powiem o konfidencie. Więc jak ja czułem, że to gestapo mnie wyśle z Oświęcimia, to ten Walter Szajt przychodził do mnie i chciał kupować papierosy. On nie palił, zdaje się, ale on potrzebował papierosy. Ja mówię, dobrze, ty dostaniesz papierosy, ale ja potrzebuję twoją przysługę. Ty mi zaszyj w pasie dolary, bo ja pójdę na transport. On wziął dolary i tego i po jakichś tygodniach przyszedł z tym pasem. Pasek prawie że zwyczajny i te dolary były zaszyte. Były? Były. Zaraz ci powiem, jak się to skończyło. Tak się skończyło tragicznie, bo ja po 3 latach zostałem wysłany do Nyangamy. I byłem jeszcze na kwarantannie i wywołali mi mój numer. Ten pasek miałem na sobie i przemycałem go tutaj przez wszystkie te kąpiele i tego i znalazłem się w Nyangamy. Po jakimś 2 tygodniach kwarantanny wywołuje mój numer na bramę. I mówią, gdzie ty masz pieniądze? Jakie pieniądze? Ja nie mam żadnych pieniędzy, miałem ten pas na sobie. Ty masz pieniądze zaszyte w pasie. Czyli ktoś zdradził mnie z tego Beklajdu z kamary, co szył ten pas. I to ja nie mam żadnych pieniędzy. Ty masz pieniądze w pasie. Ja myślę sobie, no co, walą mnie tu. Pobili mi głowę, rozbili, leżałem na ziemi, skakał na moich plecach, myślę, to przecież co, może to pomoże. I ci wyszli, został jeden. Ja mówię, ty, ja mam te pieniądze, weź, schowaj i daj mi spokój. To mój był ratunek. On wziął pasek, wsadził do kieszeni i później wyciągnął trochę tych marek, jak przyszli jego koledzy, powiedział, on nie ma dolarów, ma tu tylko trochę tych marek tylko. To są pieniądze, które on miał w tym. A ten pasek mnie uratował życie. To było kawałek człowieka, bo mógł w ogóle pasek. Tak, wziąć i mnie powiesić. A ciebie powiesić, tak żeby ale, nie było śladu, panowie. Tak się działo. Ale wiesz co, nie tylko, że on ten pasek wziął tego, ale on się zajął mną, żebym ja był, poszedł prosto na rewir, że mnie opatrzyli. I nie pozwolili mi pracować przez 2 tygodnie na jego rozkaz. To był człowiek jednak. Pieniądze uratowały mi wtedy życie. Ktoś mnie zdradził z tego, co zaszł ten pasek albo ten. Tak, takie było życie. Tam się zrobiło wszystko. Boś miał pośrednika. No tak, no bo ja nie mogłem szyć paska. Czym? Jak? Gdzie? Niczym. I Anny Paska też nie miałem. To wszystko zrobili w tym. Ja to zrobiłem przez te Beklajdą z kamerę. Bo ja miałem większego pecha. Ja to samo sobie zrobiłem. Kolega mi to wszył twarde do obcasów. A miękkie zacholewki, a miałem tak zwane besztajgiery. To znaczy się buty o podwójnej skórze. Ale jak wyjeżdżałem z Oświęcimia, to był 44 rok, koniec września, to mi się spodobały, bo to trzeba, można było sobie wybrać odzież, bo nas przebierali z ciuchów tych więziennych na cywilną odzież i wyjeżdżaliśmy w niewiadomym kierunku w transport. Spodobały mi się buty, ja te buty wymieniłem. Dopiero się zorientowałem w następnym obozie, że cały swój majątek, bo mi się buty spodobały. Więc mieliśmy tego, no ale co wiesz, pieniądze to był sposób przeżycia. Często, bardzo często. Więc ale niezasadniczy. Niezasadniczy. Ja jak wiem, dziś. Należało mieć też wolę przeżycia i jako taką kondycję. Więc te 2 lata ostatnie w Nyangamy to były bardzo głodne, bardzo, bardzo głodne, ale pracowałem pod dachem w tym Walterwerke.
cywilni szefowie, którzy przywozili ryby za nasze pieniądze z Hamburga i tego, więc tak żeśmy gotowali ryby w czasie dnia, leżeli na workach i wypoczywali, a on patrzył na to przez palce, bo on mówił, że wojna się kończy, starajcie się tylko przeżyć. Bardzo przyzwoity człowiek z Hamburga, z Bergendorf, z Bergendorf koło Hamburga, którego zresztą odwiedziłem. Ożeniony, ach, to jeszcze ciekawa sprawa, był ożeniony z młodą Polką. On miał 70, a ona miała może 25. I on mówi, ja mam no, młodą kobietę, którą uratowałem. Odważny człowiek jest ryzykant. Nie, nie. Uratowałem ją od więzienia, więc ożeniłem się z nią, żeby ją uratować od gestapu, tam gdzieś na Śląsku, czy gdzieś to było. I ona była z nim naturalnie tam w tym Bergendorf koło Hamburga. I ona widziała, że w obozie jest wszystko. I on się mnie pyta pewnego dnia, czy mogę zorganizować jakieś futro dla niej. Ona jest Polka, mówi tego i ona chce futro. Ja mówię, ty wiesz, a jak ja wezmę, to mówię. A ty wiesz, ty jesteś taki szczupły, to ty pod twój płaszcz. Ja szukałem, szukałem i znalazłem, w końcu kupiłem takie futro Persian, takiego popielate. I wsadziłem po ten mój pasiak długi, najdłuższy jaki mogłem dostać, i przeszedłem przez bramę i dałem mu. To później jadliśmy ryby za to. Długi, długi czas. Ostatni czas to jest przyjazd transportem do Neustadt. Pociągiem do Neustadt i załadowali nas na Kabarkonę. O, myśleliśmy, tam będziemy mieszkać, bo powiedzieli, że to będzie wasz... Słuch się zamieniam, no no. Tak, to będziecie tam mieszkać jakiś czas i tego, wojna się kończy. No i tak żeśmy mieszkali i nam bardzo dobrze było. Przyszły pierwsze paczki Czerwonego Krzyża szwajcarskie i szwedzkie na statek. Zaczęliśmy mieć dobrze jedzenie i zapomnieliśmy głód i wszystko. Do 3 maja. 3 maja przyszły samoloty i zbombardowały statek, spaliły, a ja zamiast rzucić się do wody, zamiast nie spalić się w tym ogniu, to zeszedłem do najniższego pokładu i stanąłem sobie w tej takim otwarciu, gdzie się ładuje towary. I czekam, nie wiem na co. Stanąłem tam i tam chyba 10-20, który nie umie pływać. Mówi, skocz do wody, ja mówię, zimno, nie umie pływać, no i co? Więc tam czekałem. W końcu podjechał takie ratownicze tego, prawie koło nas i tam siedział Niemiec, komunista. Wiesz, ja nie jestem pewny, ale może on się nazywał, już nie powiem ci imienia. I on mówi, Żorż, bo ja byłem Żorż, skakaj, czyli do łodzi. A ja tam jeszcze do łodzi było ze 4-5 metrów, ja się utopię 3 razy, zacząłem tego. Ale ta łódź tak się nawróciła i ten bok tej łodzi tak podszedł prawie pod mnie, rzuciłem się tam, a on wziął mnie za koszulę, wciągnął tam, mówi, siedź tutaj, siadaj, bo tu są tylko Holschnauze, mówi, tu są tylko Niemcy. Szczęście właściwej koszuli urodził. I tam przeleżałem 4 godziny w tym mrozie, w tej koszuli takiej przemokniętej i tego. I do brzegu, jakśmy dojechali, to byli Anglicy już, ale jeszcze ciągle tam strzelali. Bałem się wyjść, siedziałem w krzaczkach, w piasku i czekałem na nie wiem na co. Jak zacząłem, słyszałem angielską ten, to wyszedłem. No i mnie od razu naturalnie wzięli do szpitala, widzą, że to ja nie jestem, patrzą tutaj na rękę, czy ja mam wytatuowany numer tych gestapowców, więc nie, ja mówię, że jestem symulant. Tak, że nie symulant, wzięli mnie do szpitala i tam mnie zaczęli leczyć i tego. I później przyjechałem z Czerwonym Krzyżem do Szwecji. Bo jak Kabarkony opowiadanie znam od Józka Palczaka. Tak. Który... Ja wiesz, o tym to jest, to trzeba książkę napisać, żebyś on, wiedział. On też próbował napisać, nie wiem, tak. Czy nie wcześniej umarł, zanim napisał, czy zanim mu wydali, ale
on mi mówi, widziałem, za ręce się chwycili, bo tak ktoś mówił. I w pięciu i tak płynęli już utopieni, za ręce się trzymając w skurczu. On chwycił belkę jakąś i przy pomocy tej belki dobił do brzegu i tak się uratował. To jest jednak cudownie, bo temperatura była około 4 stopni. Przeważnie wszyscy nawet uratowali się prawie przy brzegu i umierali z mrozu. Z mrozu. Tak. To, on mi to opowiadał. Ja o tej Kabarkonie napisałem dużo, bo moje pierwsze pieniądze w Szwecji to były artykuły do Chicago Tribune, które wychodzi po polsku i po angielsku. Dostałem kupę pieniędzy i górę paczek od polskich rodzin. Nie, ja pisałem w Szwecji, ale to dzienniki wychodziły w Chicago. Po polsku i po angielsku. Więc dostałem kupę listów. 3 kobiety chciały mnie adoptować. Tego, z Ameryki. Później paczki ze wszystkim. No, ty sobie nie wyobrażasz, jaką górę paczek dostałem tam. To nie dla mnie, to było dla 20 ludzi. Każdy z nas ma swój własny obóz. Tak, ja wiem. Każdy może mówić to, co sam widział. To jest ważne.